Wracamy do moich dzielnych krasnoludów. Jestem w trakcie kopania mojej bazy w górze. Mam jednego więźnia, jakiegoś ziomka. Muszę sobie przypomnieć, po co ja go trzymam. Co on tutaj ma? Kurnictwo 10, pewnie dlatego go tutaj trzymam. Kurde, jakaś burza się rozpętała. O, tu już pożar jest. Kurczę, niedobrze, trzeba będzie go ugasić. Gdzie tutaj strefa? Obszar domu. I gaście te pożary. Bo nie chcę, żeby mi się cały las tutaj zajął. Drewno się w sumie przyda. I zaraz to usunę. Powrotem. O, tutaj też. Kurde. Dobra, no to tam też trzeba będzie ugasić. Okej. Stąd mogę już to usunąć. I stąd też. Dobra, polecieli tam gasić. Okej. W innych miejscach już widzę, że nie ma żadnych pożarów. O, koza jest w ciąży. To fajnie. Mam tutaj jakieś zwierzątka. I wielkie ryzyko załamania. Guardian. No, pewnie jeszcze nie wyzdrowiał, dlatego go coś boli. No i git. Ugaszone, można wracać do pracy. Ciekawe, ile oni to będą kopać. Mam nadzieję, że ten w sumie da się szybko przekonać, że... Oho, szał obrażania Rejka. Będzie Patrykusa obrażała. No, trudno. Zaraz ten się wkurzy, znowu coś rozwali. O, już coś wali. Biją się! Co za matoły. Ej, dobra. Co się mam z wami? Dobra, ona może się sama leczyć? Tak, ona ma samo leczenie. No to dobrze. Kto tutaj ma samo leczenie? A, Rejka i Guardian. Okej, jedyni lekarze. Dobra, i jaki tam jest stan tego więźnia? O Jezu, 16,4. Zmniejszyło się o 0,6. To strasznie wolno. A gdzie jest miejsce na żarcie? Tutaj. Jaka to jest temperatura? 17 w pomieszczeniu. No to się to zaraz będzie psuło. Muszę więcej tego żarcia robić. Jak ono się tam nazywało? Jejku, zapomniałem. No nie mam tego pemikanu. A co mam w badaniach teraz? Nic nie mam. No coś trzeba będzie tutaj im wybrać do badania. Zbroje płytowe może? Albo broń dwuręczną? Divine Order Equipment. No, to może być też spoko. A tutaj dalej jest. O, brama. Brama, może bramę. Wieście tylko. Przydałaby mi się taka brama. Niech spróbują zbadać tą bramę. Dobra, on robi żarcie. Ile ta kukurydza w ogóle... A dobra, kukurydza ta 60 dni wytrzyma. A, no to git całkiem. To ty weź może z tych ziemniaków rób, co? Przecież dobra, to wszystko jedno. Dobra, magazyn będę musiał zrobić. Magazyn chyba miałem mieć tutaj, jak dobrze pamiętam. Coś tak mi się wydaje, że tu miał być. Duże ryzyko załamania Guardian. No pewnie boli cię wszystko, co? Relacje ci rosną. A, znieważono, no dobra. Spożyta surowa żywność. Chłopie, masz tutaj posiłki. Jak wpierdzielasz same ziemniaki, to już to nie mój problem. Bo żarcie jest. Jak tutaj to wygląda, jeśli chodzi o górnictwo? O kurczę, górnikami to tutaj prawie nikt nie jest. Kto tam? Ezarin tylko wali w kamienie. Patrykus tragarzem został. Musiał to chyba jakoś poprzestawiać. A Rejka co robi? Badaczem jest. No chciałem te drzwi podwójne, to niech badają. A gdzie jest? A gdzie jest laboratorium? Nie mam laboratorium. Musiałem je usunąć i zamienić pewnie za jakiś pokój. No dobra, to będzie trzeba dodać do laboratorium. To myślę, że zrobimy to sobie gdzieś tutaj. Struktura, ściana. I myślę, że zrobię to tak i tak. Najwyżej będzie tutaj trzecie. Jak kiedyś będę potrzebował, ale raczej nie będę potrzebował, to zrobię sobie mur. Ścianę w ten sposób. I tak, żeby było jedno miejsce. O, coś takiego. No, o właśnie. Tak by było spoko, tylko że jeszcze drzwi zbuduję sobie tutaj i tutaj. No, i tak mi się podoba. No i oprócz tego jeszcze... Gdzie były pochodnie? Pewnie w meblach, nie? Tak. Mebla, pochodnia ścienna. O, właśnie tak. I ją sobie zrobimy... Jak ją sobie zrobimy? W ten sposób. Niech będzie. A właśnie, zaraz. I podłoga jeszcze tutaj. Muszę im wstawić, drewniana podłoga. O, no i dobra.
I tak niech będzie. Dobra, potrzebuję więcej górników. Inspiracja. Szał strzelania. Patrykus będzie strzelał lepiej. No ale on i tak walczy mele. No dobra. Dobra, teraz tak. Momencik. Kto jest moim kucharzem? Ejnek jest kucharzem. Okej. No to mogę zrobić w sumie tak, że oni wszyscy, oprócz Ejneka, staną się na chwilę górnikami, żeby mi to wszystko szybko pokopali. Bo kucharza, no to muszę mieć. A, właśnie, tutaj są jeszcze jakieś pnie drzew do wycięcia. Te pnie drzew bym sobie wyciął. Polecenia i zetnij drzewo. O, i żeby mi to pościnać, bo po co ma to tutaj być? Tak to będzie więcej miejsca na żarcie jakieś. No, ładnie sobie spać poszli, krasnoludy. Oho, plaga się zaczyna. Dobra, w końcu. Już myślałem, że nigdy się nie pojawi. Dobra, tryb bojowy. Czekajcie stąd. Dobra, teraz tak, pauza na chwilę. I kto jest tutaj moim łucznikiem? Guardian jest łucznikiem. To Guardian tu i Rejka. Guardian tutaj, tak. A Rejka pójdziesz tu. O, i wy tak stójcie. Tak się poprzestawiajcie tutaj. Bardzo ładnie. O, i będziecie teraz sobie walczyć. Do dzieła. Pierwsza plaga. O, bardzo to coś wybucha, bo to wygląda, jakby miało wybuchnąć. Nie wiem, czy gdzieś jest tutaj napisane. Co to robi? Dobra, walczyć. Co to przeszło tu? Jak to przeszło? Atakuj to coś, a Guardian odejdź. Strzelaj do tego. To coś nie żyje, to teraz to zaatakuj. O, już umarło. Dobra, to wy atakujcie to coś. A ty weź dobij, pobij to na śmierć. Chyba, że mogę... A jest dobij, o, no to dobij go. Co to coś strzela? A, dobra, bo tu jeszcze te są. Te gniazda jakby. Idź też to rozwal. Rozwalcie te gniazdo. A ty strzelaj. A dobra, to już zginęło. No dobra, to w takim razie tyle by było. Rozwalcie tylko to coś. Co, oni się zatruli, czy co? Że mają coś takiego nad głową? Brzydkie otoczenie. Nie, nie wiem. Dobra, nieważne. Ważne, że udało się ich rozwalić. No, na szczęście mało było. Dobra, przyspieszamy grę i jedziemy dalej. Chcę, żeby mi szybko to wszystko wykopali, żebym już mógł tutaj sobie poprzenosić te wszystkie rzeczy z magazynu. Tu miała być chyba sala tronowa i biesiadna. No to tu chyba miał być magazyn na żarcie, a tu chyba kuchnia. Tutaj miał być magazyn na te rzeczy, a tutaj chyba miał być warsztat. Tak mi się wydaje, że tak chyba planowałem to zrobić. Dobra, teraz w sumie muszę pomyśleć, jaką ja chcę podłogę tutaj. Co my tutaj mamy ciekawego? No mogę sobie z drewna zbudować po prostu, ale to trochę nie pasuje. Ze stali to nie chcę na pewno robić, bo szkoda mi tej stali, więc może bym zrobił... Co ja tutaj mam? Bloki granitu. O, Patrykus wpadł w obżarstwo. Dobra, możesz jeść. Kurde, mógłbyś jeść jakieś, nie wiem, kukurydzę czy coś. Dobra, widzę, że tutaj jest już straszny bałagan. O, i właśnie dostał zatrucia. To w sumie był błąd, że Guardianowi kazałem kopać, a nie sprzątać najpierw. No dobra, trudno, to teraz już poszedł posprzątać. No, się trochę pożygają, nic im nie będzie, mam dużo kukurydzy, to będzie co jeść, wreszcie co. Oho, ktoś zachorował na malarię. Guardian zachorował, on jest lekarzem, to on musi wyzdrowieć. Dobra, już on sam siebie leczy. I mi ten więzień też zachorował na malarię. No dobra. Rejka, weź może ulecz tego ziomeczka. A, już chyba ktoś idzie. Guardian idzie go leczyć. Guardian, pokaż jak tutaj, malaria. No dobra, odporność widzę, że rośnie szybciej niż rozwój choroby. Tutaj tak samo. No, to chyba wyzdrowieją. No, ale Guardian widzę, że już ładnie tutaj posprzątał wszystko. Tu jeszcze, o Jezu, ile to zażygane. To brzegi tego pewnie są. Patrykusa, co? Weź, ta, wymiecienie Patrykusa, weź posprzątaj, to byś się chłopak zażygał. Tu do tego spichlerza w sumie powinienem też te leki powsadzać.
bo te leki widzę, że tracą wytrzymałość, jak leżą sobie tylko na ziemi niezadaszonej. Ja nie chcę za bardzo, żeby mi się te leki psuły. O! Rejka przygotuje się do dziecka. Wybuduj pokój porodowy z czystą podłogą i odpowiednim łóżkiem. Przygotuj lekarza. Kurde, dobra. Trzeba się ten przygotować. Gdzieś tutaj niech będzie pokój porodowy. Postaw łóżeczko wysokiej jakości. Łóżeczka sprawia, że niemowlę będzie szczęśliwsze. No dobra. No to tak. Struktura. Gdzie jest łóżeczko dla dzieci? W meblach pewnie. Oczywiście. Tu są meble. Okej. O, łóżeczko. To chyba to będzie. Rejka. Gdzie ona jest? Tutaj. To tutaj będzie trzeba łóżeczko postawić. W tym miejscu. To nie wiem, kto jest tam budowniczym, ale zabierz się od razu do roboty. Przy okazji też zbuduję tutaj chyba pudełeczko z zabawkami. I jeszcze bym może tą dekorację dziecięcą gdzieś tutaj wsadził. Myślę, że jak zobaczymy, czy jak tu postawię, to będzie git. Ale nie widzę, kurczę, nigdzie łóżka szpitalnego. Mam nadzieję, że takie łóżko wystarczy. Się okaże. Bo nie widzę, gdzie to może być. Bo to powinno być z DLC. Więc powinienem to mieć w ogóle napisane chyba po polsku, a nie po angielsku. Ale nie widzę ani po polsku, ani po angielsku łóżka szpitalnego jakiegoś. Chyba, że ja po prostu nie mam odblokowanego jeszcze. Nie wiem. Dobra, zobaczymy. Najwyżej urodzi na podłodze, albo w sianie i co? Da radę. A, zobaczmy jeszcze, czy pokarm dla niemowląt mogę zrobić. A jest, baby food. O. Dobra, no to trzeba zrobić. To baby food. Zrób to do uzyskania i to też do uzyskania. Nie no, myślę, że jak cztery będą, to powinno być ok. To jest do tego potrzebne. Nie, jak dopuść zgniłe? No co ty, oczydziałeś? Zgniłe żarcie. Dobra. O, z ziemniaków możesz zarobić baby food. Bardzo dobrze. Tylko nie dopuszczaj zgniłych. Gdzie zgniłe? Dobra, chyba parę tutaj pobudować sobie drzwi. W tych miejscach, gdzie miały być. Dobra, i jak tam odkrywanie? 84. Dobra, rośnie, okej, okay, bo chcę mieć te drzwi takie. Bramę taką wielką. Chciałbym ją mieć sobie tutaj. Miała być chyba gdzieś w tym miejscu. Tak mi się wydaje. Oho, się pobili znowu. Tylko się nie pozabijajcie, proszę. Bo Guardian to już ledwo łazi. Ma bardzo mało HP. Odgryzione. Środkowy palec prawej stopy. Chyba już mu odgryźli wcześniej. A jak twoja malaria? O, dobra, odporność leci dobrze. A twoja malaria? Też, dobra. Co to jest? A, dzikuska. No dobra, o, kapusta. Grupa podróżników z frakcji Central Republic przemierza okolice. Gdzie oni są? A, oni tylko tak sobie przemierzają, to chyba nie można z nimi sobie handlować. Skopiuję sobie ustawienia tego. O, i sobie tutaj wybuduję strefę składowisko w ten sposób. I wkleję te ustawienia i teraz usunę sobie to. Teraz to wszystko, jak już tam będą mieli chwilę, poprzenoszą mi tu w to miejsce. Guardian, duże ryzyko załamania. No bo cię pewnie boli wszystko, no oczywiście. Się nie dziwię, że cię boli. Żeś się pobił. Koloniści potrzebują leczenia. Guardian, ty się sam leczysz. Strasznie tutaj ciemno jest. Zorza, o, bardzo dobrze. Fajnie, to oni będą mieli chyba jakieś tam bonusy, że jest pięknie czy coś, no i na pewno będzie jasno w nocy. Chodzi ta dzikuska, te drzwi otwiera, zamyka. O, Freya jest w ciąży, świetnie. A Freya to jest, a, moja żona. O, jedzenie dla niemowląt 40 zrobione. No to fajnie, ale miało robić 4, czyli pewnie robi 10 na raz. No to dobrze. Dobra, ale Rejka, ty jeszcze nie idź tam do rodzenia, proszę cię. O, Guardian szał obrażania i będzie Ezarina obrażał. No wiesz co, władcę swojego będziesz obrażał? Nieładnie. Zaraz się Ezarin wkurzy i cię pacnie. Dobra, gdzie jest Rejka? Idzie tutaj sobie. Gdzieś tutaj masz, może w zdrowiu na przykład, że będziesz rodzić? O, ukończyła badania, dobra, spoko. Dobra, może sobie zrobię platformy obronne.
Gdzie one tam były? Tutaj. O. Dobra, i badaj to. O, tona się przybłąkała. Kolejna dzikuska. Będzie łazić i mi wpierdzielać moje kapustę. Pola prosto. O, a to co? Jadeit tutaj. No to fajnie. Dobra, to teraz tak. Te drzwi podwójne miałem zbudować sobie. Gdzie one są? Tutaj. O, brama, dobrze. Oj, nie tak. I bramę chciałem zbudować w tym miejscu. A mogę zrobić sobie bramę z czegoś innego? O, mogę ze stali. Dobra, to ze stali sobie zrobimy. No i tą ścianę no, zbudujemy sobie z tego granitu. Tutaj. A, tylko teraz... I tutaj, o. Tak ma być. Dobra, to proszę, żeby ktoś się tym zajął. A, Freya już to robi, dobra. O, chyba wszystko mi wykopali to, co chciałem. No to dobrze, to się zajmą już teraz innymi rzeczami. Gdzie jest ta Freya? Szkoda, że ta brama się nie otwiera w drugą stronę, ale to chyba nieważne, bo widzę, że im nie przeszkadza w przechodzeniu. I to tutaj zbudujmy. Albo nie, 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 zaraz. Tutaj to już mogę od razu sobie zbudować ścianę tą z granitu. O, no. No i dobra. Ej, Freya, nie żygaj tu. A dobra, dobra, ty jesteś w ciąży, to sobie żygaj. Przepraszam, przepraszam. I teraz myślę, żeby sobie tutaj zrobić tylko tak, czy płytki z granitu, czy chodnik z granitu. Co wybrać? No co będzie ładniejsze? No pewnie te płytki z granitu, ale się bardzo długo je układa. No ile ja tutaj tego będę potrzebował? Tutaj 8, a tu... No właśnie, tutaj bardzo dużo. Dobra, buduj. Ma być ładnie. I koniec, budujcie. Tutaj sobie zwiększę do 400. Żeby było zawsze 400 bloków granitu. Dobra, więzień już ma 2,7. Zaraz powinien mieć już 0. No, już ma 1,6. Dobra, a ten ma 6,2. No i dobrze. A jak to moje beczułki z piwkiem? Tu jeszcze się coś fermentuje. A dobra, bo z tego tutaj to już nie ma w ogóle. Z tego to już zabrali piwo. Dobrze. Krasnoludy muszą pić piwo. O, Freya w ciąży widzę, że buduje razem z Ezerinem, ze swym mężem. Wygładzę sobie też ten i ten granit i tutaj sobie zamontuję pochodnie, żeby było, no jasno. Freya, weź się zajmij wygładzaniem tego. Ezerin, weź, idź, porób to, nie, ty będziesz teraz leżał. Hej, i teraz pochodnie sobie zbuduję w tym miejscu. Tą naścienną. Tu i tu będzie, o. Dobra, no ładnie to wygląda. Ciemno, ale ładnie. I jeszcze myślę, że dwie pochodnie mogę sobie też te naścienne zbudować tu i tu, o. Dobra, Ezerinowi będę kazał, żeby był rzemieślnikiem w pierwszej kolejności, a potem tym budowniczym, bo już mi się kończą te bloki granitu. Ezerin oczywiście śpi, no bo jakby było. Jest 7 rano, a on się... O, dobra, już wstał. Już gdzieś polasł. Coś robić. Dobra, jak ten więzień? Więzień, o, 0,5. Dobra, a ten co ma takie białe dookoła coś? Co on ma w inwentory swoim? Że się buguje? Nie wiem, które z tych mogłoby tak działać, że się taki robi kwadracik dookoła niego, bo to chyba jest jakiś błąd graficzny. O, i teraz już ładnie tutaj wygląda. Proszę bardzo, jak jasno. Wydobądźcie go i zobaczymy, czy za nim coś będzie jeszcze. I tutaj gdzieś był jeszcze Jadeit. Jest. I to jego też trzeba wykopać od razu. O. Sprasowana stal. Dobra, ale do niej to się dostanę tędy się przekopując. I tutaj już po prostu sobie zamurujemy to. No i myślę, że po prostu sobie wygładzę to. I jedyne co, no to tutaj po prostu będzie taki fragment, gdzie będzie ściana z granitu. O. No, tak niech będzie. No tylko tutaj musi być posprzątane, a już w tych pomieszczeniach myślę, że zrobię drewno po prostu. Dobra, a co to jest? Przepraszam bardzo, pieskowiec? O nie, ja nie chciałem, żeby to był pieskowiec. To będzie brzydko wyglądało. Kurde. No dobra, no to trudno, to anuluj. Nic tutaj w takim razie nie rób i trzeba to całą tą ścianę chyba wywalić. No ale piaskowiec tu musiał być. Tak to by był ładny, taki granitowy cały pokój. Oj.
Dobra, na pewno ten piaskowiec muszę stąd wyciąć. No i stąd też w takim razie muszę to wyciąć. No bo to będzie beznadziejnie wyglądało. Myślę, że stąd też, no i ewentualnie tu mogę wygładzić. Ale to też nie zależy mi, żeby tutaj było piękno. Dobra, wywalamy wszystko. Priya, zostaw to. To też trzeba wyciąć. No trudno, trzeba to wszystko wywalić. Szkoda, że ten piaskowiec tutaj jest. Nie podoba mi się on w ogóle. No dobra, i teraz ścianę z granitu sobie zbudujemy w ten sposób. O tak, ma być. O, oswoił mi się bumbat. No dobra, aby tylko nie wybuchł. Tutaj te trupki sobie ładnie się suszą na powietrzu. Dawno mnie nikt nie zaatakował. Znaczy, zaatakowali mi ci. Herbale. O, i tego więźnia już mogę sobie zrekrutować. Sobie go zrekrutuję. Muszę go jakoś nazwać. O, i temu odporność też już zeszła. To tego też mogę sobie zrekrutować. Co, a co oni w ogóle potrafią? Ten umiał w uprawy. Może być. Dobra, niech będzie. Dostałem kolejny podarunek. Uuu, jakiś zestaw medyczny z Glitter World. Fajno. Nowy rekrut, bardzo dobrze. Rejka wkrótce urodzi. Na kilka godzin przed porodem pojawią się skurcze. Poród może przechodzić przez kilka etapów o różnym stopniu trudności i niebezpieczeństwa. By zwiększyć szansę dziecka na przeżycie, poproś lekarza i inne osoby o pomoc przy porodzie. Wybierz Rejka i naciśnij zabierz do porodu. Dobra, 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 Rejka. Gdzie to jest? Wybierz piwo? Nie! Czekaj, wybierz lekarza. Lekarzem jest Gardin. Klik, gdzie jest Rejka? Tu. Nie można romansować. No co ty, oszalałeś? Z ciężar... Rejka, nie pij piwa. Zostaw te piwo, ty jesteś w ciąży, kobito. Jest tutaj, o. To chyba to. Dobra, doktorem będzie... Widzowie. Mogę wybrać sobie widza. Dobra, Einek będzie w takim razie. No bo to jest ojciec. Okay. A doktorem tak, doktorem będzie Gardin. Odpoczywa w łóżko z drewna. Przewidywana jakość. Czego? Dziecka? Chyba porodu. Dobra, rozpocznij. Dobra, jest tam w miarę czysto. Czemu Rejka tutaj rodzi? Ej, weźcie ją ratujcie. Gdzie jest Gardin? Czemu tutaj, czemu tu nie, nie leczą? O, dziecko wypadło. Okej, okay, udało się, jest dziecko. No i nie wiem, w końcu coś chyba musiałem pomieszać. Ale dobra, nieważne. Dobra, najważniejsze, że jest dziecko. Złotowłosy się nazywa. Na razie to jesteś łysy. Nie, złotowłosy. Zdrowie, ruch 0. No, patrzymy. Senność 12. Trzeba nakarmić dziecko. Rejka, wstawaj. Ktoś musi nakarmić dzieciaczka. No i niech sobie leżą. Bardzo dobrze. Potrzeby. Zbyt ciepło. Ty gadasz, dzieciaku. Niskie oczekiwania. Rodzice są szczęśliwi. No i fajnie. I mamy dzieciaczka. Gdzie ty go niesiesz? Dobra, tam go niesiesz. Imię niemowlęcia. Też muszę wybrać. Dobra, muszę wymyślić imiona. Przejrzałem sobie komentarze pod ostatnim filmem z tych krasnoludów. No i wytypowałem sobie, że tym dzieciaczkiem będzie Floki. Ksywę tego ziomeczka też zmieniam na Dragon Legion. Bo chcę, żeby to było tak... Tak właśnie fantazy, krasnoludy, średniowiecze, nie? Albo inaczej zrobię. Będzie się po prostu nazywał Dragon, a tytuł to będzie... Dragon Legion, o. O, bo wtedy mi się imię mieści tutaj po prostu. A ten ostatni to będzie Winter. No i git, i mam ekipę całą już załatwioną. Jak chcecie też, żeby wasze niki, imiona takie trochę przemienione, żeby pasowały do... fantazy krasnoludy, żeby się pojawił w tej serii, to napiszcie komentarz pod tym filmem. Albo napiszcie też w komentarzu swoją propozycję niku, jaką byście chcieli. To mogę ewentualnie niektórych tych ludzi zmienić im imiona. No dobra, jedziemy dalej. O, kolejni goście. Grupa z frakcji Lud Szarej Hieny. A, no to ja ich lubię. Mężczyzna żyjący wśród dzikich zwierząt przybłąkał się. Kolejny, już 3 dzikusów tu mam. No i dostałem jeszcze podarunek od nich jakiś. Co ja dostałem? Co to ma być? Jakiś pistolet.
Weź, koleś, możesz się przesunąć, no bo ja nie widzę, co tu jest pod tobą. A, już chyba ktoś zabrał. A, dostałem kunaj, okej, okay, są noże do rzucania i jakiś pistolet. Dobra, dalej, tutaj też sobie podłogę z drewna machnę. Co jest? Podłogę z drewna proszę zrobić. W ten sposób niech będzie. O, podoba mi się tak. Wojenny kupiec przyszedł, dobrze. To się z nim trzeba tutaj pohandlować, gdzie on jest. I idą dopiero. Daleko. Co? Co tu jest? Jak to jakiś smok jest? Kurde, ciekawe ile to kosztuje. Jakbym miał takiego stworka? Kurcze, fajny. Pohandluj sobie z tym kupcem wojennym. Zobaczymy. 3,5 tysiąca. I to coś żyje 136 lat. No, ale takie cudo mieć. Tylko, że kurczę, nie stać mnie na takie rzeczy. Nawet jakbym sprzedał 100 butelek z piwem? Nie, nawet wtedy mnie nie będzie stać. Niestety, a szkoda. Ale dobra, może jeszcze tutaj przyjdzie. Muszę sobie zapamiętać to stworzonko, żeby uzbierać sobie z 4000 kasy na to. Ej, Rejka, bo twoje dziecko tutaj płacze. Sloki mi płacze. Weź go. Płakał, pewnie głodny jest. Nikt się z nim bawić nie chce. Rejka, się zajmuj dzieciakiem. O, Winter ma szalony chud. Będzie zasuwał szybko. Dobra, to tak. Browarnię mogę już teraz sobie zamontować. Ją tu, bo tutaj ma być warsztat. Tylko na razie nic w niej nie będę robił, dopóki te beczki wszystkie nie skończą swojej pracy. O, zaraz Rejka mi zbada to, co miała, czyli te platformy obronne. Dobra, tutaj mamy ładnie, elegancko już zrobione wszystko. Jeżeli tutaj coś jest do roboty, to na razie to zatrzymamy i sobie wybuduję tutaj podłogę dalej. Tutaj będą dwie ściany z tego granitu. I w tym miejscu będą drzwi. I tutaj będzie ta sala, którą niedługo będę mógł powiększyć sobie bardziej. O, i tutaj muszę też wydobyć jadeit. Ciekawe, jak on daleko sięga. Może go dużo będzie tego jadeitu. I tu widzę, że jeszcze mam coraz mniej jedzenia. Oj, niedobrze. Jaki stan tego ziemniaka? 80%. Kapusta też 80%. Tutaj kukurydza 88%. Dobrze, bardzo dobrze. O, w końcu atakują mnie. Bardzo dobrze. Ile? Mam nadzieję, że dużo. A co to mnie atakuje? Jakieś pająki! O, niedobrze. Jakie to wielkie jest. Ile tego tutaj idzie? Mam nadzieję, że tu więcej już nic nie będzie. Dobra, chyba nie. Okej, okay, no to do ataku w takim razie. Szykować się i walczymy. Dobra, Winter jako pierwszy do ataku poszedł. O, ej, w sumie to wy moglibyście się wycofać jednak. Wiecie? Bo wy w sumie jesteście tacy trochę mało pancerni. Szczególnie... Ej, bo tu Rejka. Bo tu Rejka idzie. Dobra, Rejka, uciekaj. I teraz tak, Rejka strzela, Guardian strzela. Wy we czwórkę atakujecie, a wy we dwójkę na razie się odsuńcie. Dobra, i teraz atakujcie. Dobra, git, to chyba coś pokonane zostało. Mi się wydaje, nie widzę, bo tutaj te drzewa mi zasłaniają. Dobra, do ataku. Dalej. Winter atakuj, tylko mam nadzieję, że nie zginiesz mi tutaj, bo ty masz w sumie, nie masz pancerza nawet. Strzelaj w ten Royal Mega Spider. Boże, co to jest? Ciekawe, czy to w ogóle można by było oswoić. Dobra, ty atakuj w to coś. Ktoś tu się opierdziela? Nie, chyba wszyscy walczą. Zarin nie walczy. Atakuj to coś. Ty też, wszyscy już teraz na to cudo. Dawaj, Ejnek, rozwal to coś. O, wy te... O, dobra, już chyba... Chyba się udało, dobra. Teraz jeszcze tylko muszę sprawdzić ich zdrowie. Okej, okay, Freya, widzę, że tylko cię poharatano. Jakoś to pobito w sumie. Połamane to masz jakieś nogi czy coś. Dobra, Ejnek. Ty od razu leć się kłać. Tutaj. Ty też się kładź. I o Boże, i Winter też. No i dobra, udało się ich pokonać. To jakieś mega pająki. Winter mi zginie za 6 godzin, więc proszę go jak najszybciej uleczyć. Kto tam dalej jeszcze jest mega ranny? Dragon chyba był. Ejnek jest w porządku. Dobra, Dragona trzeba. To Rejka. Ty się bierz za leczenie Dragona. Jak to Winter? 6 godzin. Dobra, już biegnie. Garin z jakimś świętym lekarstwem. Dobra, halo, bo tutaj dragon mi umiera.
Dobra, tu jest git. Gdzie jest ta Rejka? No dobra, ona wolno chodzi, bo ona jest po ciąży. Co to za dźwięki jakiegoś kopania? A nie, to Patrykus układa tutaj coś. No tak, dobra. Dobra, zdrowie jest ok, bez zagrożenia. Ty też bez zagrożenia, ty też. No, Fria to w ogóle tam nigdy nie była zagrożona, bo tylko jest połamana. No dobra, wytrzymaliśmy atak, jakich się robali. Myślę, że to w tym odcinku będzie już koniec. Napiszcie, jak wam się podoba drugi odcinek. Czy był ciekawy, czy był fajny. Zasubskrybujcie też kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. No i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie!